7:50. Nie wiem, o której otwierają. Może od 7, może o 8. Nawet tego nie sprawdzałem. Jakkolwiek. Trzeba jechać. 4 minuty mam podlotu. Także 2 kroki do klienta. Szybki załadunek, że nie będzie jakiejś tam kolejki. Czasami potrafi być jeden trak przed tobą. A zobaczymy, okaże się w praniu. No i klient będzie po prawej stronie. Na placu. Ach, jeden trak stoi. Ktoś się ładuje, ale już się ładuje, więc może długo się nie będzie ładował. Miejmy nadzieję. Widzę, że trak też od nas stoi. 127. Kto to jest, to nie wiem. A, to ten. Jake. Jake tu stoi. Dobra, tu se stanę, otworzę się, muszę iść do biura, zameldować się, a to się przejdę tam z buta i ten, dopiero cofnę jak ten wyjedzie. Otworzymy bardaszkę i zasuwamy. Czysta jest, nie ma bałaganu, więc jest ok. Załadowany już jestem. Szybko załadowali kolegę Jake'a. No i mnie zaraz wzięli tak samo. Pogadali my trochę. On pojechał. Myślałem, że razem pojedziemy, ale on tam gdzieś jeszcze po drodze się chce zatrzymać, ze znajomymi spotkać. Więc mówię ok. Chyba tam jakiś plan gdzieś przystanąć. A ja lecę. Aby się do Kanady wjechać, bo do Calgary nie dojadę, a pewnie z tym ładunkiem pojadę najprawdopodobniej do Edmonton. Zobaczymy, jak ustawią appointment, co nie? Czy się uda na jutro, około 12. Bo tak bym był w pół do 12 w Edmonton jutro. Muszę przez wagę przejechać, sprawdzić, czy wszystko jest ok. Ładunek 44 tysiące poundów, więc trochę waży. Tu mam uwagę. Muszę zrobić operka. 13 dolarów kosztuje. Zresztą kolega wjeżdża. A nie, co, jedziemy tędy? Taki też trakt to dziwny. Ale jest. Motorów też nie brakuje. Lepiej się zważyć i jechać na spokojnie, niż się kurę obawiać, jak będzie waga otwarta. Na pewno jakaś będzie. Tu jest ten wjazd. Kurde, muszę na ulicę wyjechać, bo się nie wkręcę tą wagę. Kurde, masz. To jest jakieś dziwne tutaj. No dobra, kręcimy się. Dobra, zważony jestem.
Ważę 79 tysięcy z hakiem, także jestem na maksa. Paliwa mam też dużo. Możemy uciekać. Leci, zeszło z tym wszystkim. Pogoda fajna, 24 stopnie. Wjeżdżamy do Wyoming. Znaczy, kawałek przez Wyoming, a potem Montana. Po prawej dyskoteka. Jechał za szybko pan na motorku. Dostał mandacik. Radar mają. Co to jest? Nie wiem. No, w takich miejscach są różne takie bazy wojskowe. Montana, Wyoming, South Dakota. Policja co kawałek stoi, kurde, trzeba tak uważać. Szukają pieniędzy. Nie wiem, to może przez ten zlot motorowy. Bardziej porządek pilnują, żeby nie szaleli czy co. Ale jest ich dużo. Co po chwila. Wyomingu był tylko kawalątek. Trzeba zwolnić, bo kurde, ograniczenia, remonty, nie remonty, a policja jeździ co po chwila. Jedni pojechali, tutaj widzę chyba drudzy jadą. Tajniacy. Szukają pieniędzy, oj, szukają. Przed chwilą stał czarny radiowóz, teraz stoi jakiś biały pick-up radiowóz. To w Montanie to co po chwila policja. Tu stoją dwa radiowozy po prawej. Jeden oznaczony, drugi nie. Tutaj jest jakiś trzeci. Gdzieś tam w krzakach czwarty. Ale jakieś akcje. Dobra, muszę odstawić ten telefon, nie pokażę, kurde, nic z boku, bo tutaj za dużo radiowozów stoi. No i tak to jest. No, wagę mamy otwartą, tu jest zawsze ta waga otwarta, jest open. Traki zjeżdżają. Ja mam wagę ok, no nie, to są zegary, które pokazują. Pokazują, bo to nieraz jest tylko światło czerwone, żółte i wszystko. I zielone mam. To zobaczymy. Kolejna mała mieścinka. Tutaj co się wydarzyło? Wszyscy stoją. Czy co? Bieron to wie. No, pojechały dwa radiowozy, znaczy jeden szeryf, potem drugi szeryf na sygnale, potem widzę, przyjechała karetka. Na sygnale nie wiem, czy będzie widać, jak zoomuje.
tylko taka babka szła, poszła do tyłu, no i tak stanęła, no i powiedziała, że motorem ktoś jechał i w jelenia przywalił. I taki wypadek, że musiał jakiemuś motocykliście jelonek wyskoczyć, jeleń, no z tych krzaków, z tych drzew, to wysoka trawa jest, drzewa. No i pewnie jak już się zderzył motorem, no to się wysypał. Mam nadzieję, że zaraz to pozbierają te śmieci z ulicy. Gościa z motoru zawiozą do szpitala, no i tyle. Niestety, jednoślady są bardzo niebezpieczne. Na motorze się skąd no, mieć kontakt z jeleniem? Nieciekawie. Dobra, ruszyliśmy. Nic nie widać. A tu jest kawałek plastiku po prawej. Tu jakiś motor, taki trzykołowiec. Choć nie, tutaj stoi, tam po lewej coś jest. Po lewej jakiś motor. Nie, to ten motor chodzi też trzykołowiec. Ale. Dobra, postaliśmy ponad pół godziny, 40 minut. Dojeżdżamy do normalnego highwaya, do interstanowej 90. Tych wiosek, tych ograniczeń, prędkości. No i jakikolwiek wypadek, już droga zamknięta. Już pojedziemy trochę tym pasmowym. No choć też nie zbyt długo, bo to do Billings powiem znów. Będzie lądówka. Ciepło się zrobiło, dosyć 29 stopni. Słońce przygrzewa. A nie grzeje. Trzeba ścieżyć, póki nie ma zimy. Latujemy na 90 i kąsek będzie Billings, najpierw Hardin, potem Billings. Paliwa brać nie będę, stawać też nie będę, się już na stałym 40 minut w tym wypadku, więc wystarczy tego stania. Wyjechałem wczoraj na granicę, przekroczyłem i stanąłem na parkingu po lewej stronie, bo się trochę plany zmieniły. Czekam na kolegę, przyjedzie z naczepą i będę jechał znów do Wyoming. 7-8 godzin jazdy stąd będzie, mniej więcej 7-8. Muszę być do godziny 15, więc przyjedzie o 7. No to tak 8 godzin będzie do 15. Ja tam będę miał jakieś 7 chyba. Zrobić dostawę, a on ją zabierze i pociągnie do Calgary. A potem ktoś dowiedzie do Edmonton, także czekam. A trochę się tu zgadałem wczoraj z Jake'em, bo też dojechał. Też będzie miał zamiankę. Też mój jeden kierowca przyjedzie i go zmieni, tylko Jake jeszcze śpi. Które pogadaliśmy wczoraj z 3 godziny. Rozgadaliśmy się jak baby na targu. A tu Gostek spał, ja mówię chodź tam obok, bo może on słyszy jak my gadamy. No i tak w pół do pierwszej poszedłem spać, o 6 budzik dzwoni. No ale już przebudzony po porannej toalecie, tojtojowej toalecie. No i co czekam, co nie, jest godzina za 27. Mam nadzieję, że się Marcin nie spóźni, bo Marcin będzie mnie zmieniał. Kierowca miastowy, co nie. Choć dzisiaj taki trochę mniej miastowy, bardziej prowincjonalny, bo 3 godziny ma jazdy w dół do granicy z Calgary. Także nic, czekamy, aż przyjedzie kolega z inną naczepą się podmienić. No, zapiąłem się do 140. Podpięty. Koło się zapięło dobrze. A i tak to jest, tu przyjechał 134.
miastowy kierowca, ale używa traka. Mojego starego traka używa, ale on tym trakiem nie jeździ. Nie jeździ taki pan w turbanie, który chyba płynie na wolnym. Dobra, mrugacze mrugają. Tam też się świeci. Marcin zabiera mojego karawana. Znaczy moją, co przetargałem. Marcin, uśmiech do kamery. Coś tam rekorduje. Rekorduje, no. Dobra, to jest okej. Okay. Nie poobijana, nie rozpruta, więc Jake się wypiął i będzie się zmieniał z tamtym kolegą z Afryki. Ja zapomniałem, jak on ma na imię. Ja nie mam pamięci do imion. Elegancko. Wszystko zrobione. How are you, buddy? Good, how are you? Good, good, good. Everything is okay? Pervin? No fuel. You know, in Lethbridge is on the right hand. Yes, the Flying J. Yeah, yeah, yeah. Only Lethbridge. Only Lethbridge, right. Okay, okay, I'm going. Okay. Yeah. I'm going to Wyoming again, you know? Huh? I'm going to Wyoming again. Wyoming, okay. Yeah. O, dobra. Także spadamy. Dobra, spadamy, bo późna godzina. Kolega macha. Kolega z Afryki macha. Wesoły zawsze. I ten. Inspekcja zrobiona, jest godzina za 4:08. Może być ciężko z tym rozładunkiem. Na granicy mam nadzieję, że nie będzie kolejki do budki. Zobaczymy. Granica tuż, tuż, dwa kroki. Więc trzeba zmykać. Kolejka do granicy. Nie wiem, ile traków przede mną, ze 6-7. Mam nadzieję, że to szybko pójdzie. Dużo krowiarzy jedzie, widzę. Samych z livestockiem 3 traki. Nasekrują traktor. No, minąłem już Great Falls. Tych świateł tam też co nie miałem. 5 godzin jazdy, 300 mil. Chłopaki stoją na poboczu, czają się. Uwaga, znów tu otwarta. Ale oni tutaj czepią. No ja ogólnie chcę pojechać teraz w prawo, tam przeciąć tą trasę, do 90 dojechać. Ale muszę jechać w lewo, no bo ta waga jest na lewo i w lewo. No nic. Tutaj nie jadę, bo to pod prąd. I takie buty. Jestem na pół gwizdka, mam no, ładunek na pół gwizdka, więc się lekko jedzie, nawet troszkę ten wiatr dokucza, który taki zerwał wiaterek, widać było tam po wiatrakach jechałem, że się ładnie kręciły, ale nie jest jakiś to mocny huragan. Tak to wygląda. Dwa traki stoją. Nie wiem, czy z
zostały zatrzymane, czy sobie tak stanęły na parkingu. Ale może ktoś ich tam kontroluje. Czysta. Na kołach pędnych 25 300 było. Mówię w poundach, co nie we funtach. No i jest ile? 16 prawie, no 16. Ale ciągle zielone, więc możemy jechać. Zważyłem, bo nie potrzebowałem wiedzieć tej wagi. Wystarczy, w papiery popatrzyłem, ile to wszystko waży ogółem. No ale cóż, jest jak jest. No jedź, cysterka, jedź. Tak, stop. Z lekrza, no i na prawo. Jestem właśnie po lewej, teraz parking. Są ogólnie trzy parkingi na tym skrzyżowaniu, ale ten zawsze biorę ostatni, na dole. Dzisiaj znów ciepło, 28 stopni. To jest dopiero 12. 04. Będę u klienta po 15, więc nie wiem, czy mnie rozładują. Ale tak mi pokazuje z Google, że będzie po 15. Trzeba zwolnić po 35. Jeszcze! Kicha na kielicha. Ach. Czasami tak jest. No tak patrzę, te flagi no trochę się powiewają. A jestem ciekaw, co będzie. Jak zrobię tą dostawę, jeżeli ją w ogóle dzisiaj uda się zrobić, a nie jeżeli do jutra przytrzymają, ale zakładając dobry scenariusz, że się uda dzisiaj to zrzucić, czy będę miał jakiś load od razu, czy będę musiał czekać do jutra. No nie, zobaczymy, jak sobie myślę, albo będzie znów ten Belforge w South Dakota, nie będzie bardzo daleko, a może będzie Billings, Monka, do Billingska by bardzo blisko. Fajnie by było pojechać do Billings po mąkę. A może będzie całkiem coś innego. Tak sobie myślę, co tam się urodzi. Dziobie, słonecznik i myślę. Prosto w dół, dalej 191. W końcu wjeżdżam na autostradę. Kawałek pojadę na Billings. A to też niezbyt długo.
I znowu pod tymi lodówami. Całe 4 godziny z hakiem. 2.15. Będę w biegu po 15 niestety. Za chwilę pojadę 90. No, telefon mi się przegrzał i się temperatura pokazała i się zrobił tryb awaryjny, ale go wychłodziłem, jednak go na szybie trzymam, bo słoneczko przygrzewa. No już będę zjeżdżał z tego. Z tej 90 w prawo w 212. Jeszcze potem 80 mil do klienta. Godzina 20. Dojechaliśmy do tego Lowla, 2200 mieszkańców, mała mieścinka, można by rzec wioska. No i zaraz będę miał tą firmę po lewej stronie. Nie wiem, czy to jest jakaś cementownia, czy jakaś kopalnia, czy co. No bo to papierowe torby. Mniejsza o to. Takie dosyć fajna mieścinka, klimatyczna. No i tu już w Wyomingu, także na wrocie do Wyomingu. Na 14. No, obok tam truck stop był. No, dziewczyny sprzedawały lemoniadę. Nie nagrywałem akurat, telefon zgaszony. Stół i lemoniada na sprzedaż. Dobra, 3 mile do celu. I wszyscy jadą na kopalnię. O, tutaj mają gdzieś szczelnicę za 2 mile. Ze znak. Continue on Wyoming 37 north for 3/4 of a mile. No, udało mi się, wzięli mnie, bo potrzebują te torby papierowe, bo tak bym do rana czekał. Ja mówię, miałem być przed trzecią, co nie, ale jestem spóźniony. On mówi, że oni do drugiej są, nie do trzeciej. Mówię, o, to jeszcze lepiej. Ale mówi, że jestem lucky guy, że dzisiaj mnie wezmą. Mapkę dostałem i jadę. Okej, tutaj będzie w prawo. Więc
prosto, a flatbety w lewo. Ja tym razem na flatbedzie nie jadę, tylko na drivenie. Jest chyba dobrze. Zresztą tak patrzę też na mapkę, no to tak jak teraz. Ale tu jest kurę błoto. O rany boskie. Teraz mam tak traka pobrudzić. No bez jaj. Rany Jurek. Tu objadę, tutaj gdzieś w lewo. Gdzie to będzie? Gdzieś tam? Chyba gdzieś tam. Rampy żadnej za bardzo nie widzę. Na lewo muszę być, ok. Stay on the left. Tam trzeba się zatrzymać. Dobra, tam jest jakiś wózkowy jest. Dobra, wózkowy machał, żebym cofał. Tu jest po prawej, widzę. Jakieś odboje, a tu jest rampa jedna. Dobra. A, wózek się zakopał. No, dlatego go jakoś tam rehabilituje. Tak, rozładował mi gościu szybko, podpisał papiery. No i dostałem właśnie wiadomość, że do Salt Lake będę jechał. Zostawiam moją naczepę i będę brał załadowaną. To z innej firmy, z Altaros. No i z tym do Alberty, a dokładnie mówiąc, load idzie do Chestermere w Albercie, czyli koło Calgary. Jak się jedynką leci na wschód, Calgary to jest taka miejscowość, dosyć fajna. Fajne jezioro mają, to jest właśnie ten Chestermere. No, że kurę, Salt Lake, no kawałek mam drałowania, zaraz to sprawdzę. Ile to kilometrów by było, ale jadę powoli, bo muszę 30 wykręcić, mucha mi wleciała, kurde bać. Jeszcze 5 minut mi zostało. Ile? 26. Dobra, powoli się będę turlał. Bo i tak mówili, żebym zamknął naczepę, jak już do ulicy wyjadę, żeby tutaj nie stawać. Więc się pyrkotam. 3 mile na godzinę, 4. Dobra, papiery wysłałem, to ja teraz patrzę na mapkę. Coś takiego. Pokazuje tam jakieś 900 ponad kilometrów. Choć z Google'a patrzyłem. Z Google'a mi pokazywało ile? No, 470 mil. Więc coś tutaj chyba jest. Nie ten Pegas. No i ta 310 dosyć spokojna. Pierwszy raz ją jadę. Ostatnio coś Wyoming eksploruję innymi drogami jeżdżąc. No i dobrze. Spokój, cisza. Mały ruch, jak to w Wyomingu. Także przebijam się do 80, dojadę, potem już na razie w dół na południe, a potem na 80 i na zachód. Będę musiał skręcić w lewo, potem będę znowu jechał w prawo. Szarego byka, panie. Także jeszcze raz wezmę ten telefon do ręki. No, takie szyba akurat otwarta.
takie klimaty wyomingowe. No i to jest to miasteczko właśnie, cały ten Grey Bull. Miałem tam taki kurę AW, ale nie było gdzie trakiem stanu, taki typowo dla osobowych. Ale gdzieś jest zaraz jakiś gas station znajdę, znaczy stację paliw. Bo kawy mi się chce straszliwie. Szyby trochę przetrę, choć to za wiele nie pomoże. Zasuszone od robaków. Ale chyba w telefonie tak tych robaków nie wyłapuje, mi się wydaje. Ja je lepiej na szybie widzę niż telefon. On się chyba bardziej skupia na tym, co za szybą. Tu jest jakiś ten, stacja paliw. To tutaj, kurde, tutaj trakiem. To było coś, czy nie było? Kurde, jest tam tych. Tu nie ma gdzie stanąć, na ulicy nie mogę. Kurde, tam też. Auta. Kurde. Tu z boku może człowiek mógł stanąć. A, dobra, za późno. Jadę dalej. Tam jest kolejna stacja paliw. Ale czy ja tu będę miał jak zjechać? Może być lipa. Z tyłu. Też takie to kurde. Tu jest szutrowy plac. Tu se zjadę. Troszkę ten wjazd jest taki z wąskim krawężnikiem. Tam jakiś trak stoi. Kurde, ale tutaj też kogoś zablokować mogę. No dobra, tutaj tak se stanę na wylocie. Blisko tego po prawej traczka się przytulę. Okej, coś takiego będzie. Przykucnąłem w końcu przy takim fajnym sklepie, markecie. No i kupiłem sobie kawę i troszkę jedzenia. Bo lodówka już pusta. No i jadę jeszcze tam niecałe 2 godziny pojadę. Wystarczy na dzisiaj. Dosyć ciekawe widoki na tej trasie tutaj są. Teraz akurat jadę 20. Też tej trasy nie pamiętam, więc nie wiem, czy nie jadę pierwszy raz, ale chyba pierwszy raz jadę. Zabudzone. Robię co mogę, ale są zamazane niestety. Wstanę, to wyczyszczę je. Ściera woda i będę mył. Bynajmniej na chwilę. W zimie źle, w lecie też źle. Niestety, tak to jest z owadami. Też fajne klimaty. Górki, skałki, szare, czerwone, rzeki, nie rzeki. Taki ten Wyoming dużo ciekawszy jest w tych miejscach. Jadę i trochę poznaję szoku, że ludzie w niektórych bardzo ładnych miejscach mieszkają. A ładne miejsca to mi się bardziej kojarzy przykładowo Montana, Idaho. No i dużo też innych stanów. Wyoming taki bardziej smutnawy, ale niekoniecznie. Są fajne miejsca.
robiłem timelapse, wtedy może bym bardziej pokazał tą trasę, ale może jeszcze wrócę do jakichś timelapse'ów. Timelapse'ów, no i jak już timelapse, tylko tam jakaś muzyka, no, są fajne rzeczy, że tak jadę i lubię się zawiesić. Po prostu oglądam te krajobrazy i rozmyślam. Dwa motory w mieście mnie wyprzedzili na lewym pasie, no, ale teraz poza miastem sobie jadą po swojemu. Trochę mi kradną czas, bo jest 65 mil na godzinę, a jadą sobie wolniej. Ale dobra, oni też podróżują, zwiedzają. Nie wracają z tego zlotu motorowego. A może na niego jadą, nawet nie wiem, w jakich on tam dniach się odbywa, jak długo trwa ten zlot motorowy, czy to jest kilka dni, czy tydzień, od którego do którego, to nawet nie wiem. No, mógłby to sprawdzić de facto w internecie, ale ja akurat na motorze nie jeżdżę, bo motoru nie posiadam, jakkolwiek chodzi mi po głowie. Jakiś nieduży czoperek. Jakiś taki fatboy, co nie wiem, styknął. Taki fatboy Harley. Byłby ok. No ale to chyba bardziej na starsze lata. Na razie czekaj tylko praca, praca, praca. Trochę domu i praca, praca. Kiedy ja bym miał czas tym jeździć? Raz czy dwa razy w tygodniu bym wziął z garażu i to by było całe. Cała jazda na motorze. No i takie klimaty, fajny wąwóz. W dole rzeka, tory i autostrada numer 20. Za rzeką też jest tunel na pociągi. No, takie małe tunele. Czy ja tą drogą czasami kiedyś nie jechałem? Tak coś mi te tunele świtają. Ale nie jestem pewien. Tam było takie pole namiotowe, czy tam pole kempingowe. Kampery tam stały. Chyba jechałem, oj, to chyba gdzie po prawej nawet. Tak, ja chyba jechałem wtedy po puszki, tylko mi się wydawało, że to jest w innym miejscu. Nie pamiętałem tej ścieżki. Tutaj było właśnie o te pole, co to jest kempingowe. Szyby brudne. Tak, ja jechałem tą ścieżką. Ale to już było dawno, dawno temu.
chyba resteryjka. Może dla aut bardziej, nie, to są takie pole na kampery, ja. Ryby jest gdzie chodzić. Klimaty jak troszkę w Arizonie, te góry. Tutaj też jest pełno kamperów. Zrobiłem tam ponad 1000 km, więc nie ma tragedii. Taka miejscówka. A taki sklep. Tam stoi traczek zmontany. Klepie silnikiem. A ja tutaj sobie stanąłem. Trzeba uważać z tym cofaniem do tyłu, bo to jest ładna skarpa. I można się przejechać. Koła mam brudne, błoto tam było wtedy. Oj, taka skarpa. Wąwóz taki. No i idę tam jeszcze, pójdę do tego sklepu, popatrzę co oni tam mają. Jakieś kawy, nie kawy, napoje, jakieś prysznice po ile. Zobaczę co tam mają ciekawego na półkach. Tak, mówi pani, że przykro, ale pryszniców nie mają, więc trudno się mówi. Może jutro się przydarzy w końcu. No jutro na pewno. Ale sklep dobrze zaopatrzony. O 5 rano otwierany, długo czynny, więc rano po kawę przylecę. No i nic, trzeba iść powolutku, zalegać. Dzisiaj taki dosyć długi dzień pracy był. Także jak coś, to do jutra. Zachód słońca. Fajne niebo. Na razie, do jutra, baję.